Witamy na Talfit.pl. Nasze badanie pokaże, kto jest najlepiej dopasowany do Twojej firmy oraz przyszłego, przełożonego i zespołu. Pokażemy o co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej i wszystko to, czego nie ma w CV. Raport dopasowania to dwa elementy. Po pierwsze, ranking kandydatów, który wskaże Ci stopień ich dopasowania do Twojej firmy, i po drugie, szczegółowy raport o każdym z kandydatów, oparty na 32 cechach psychometrycznych. Ranking opisuje dopasowanie kandydatów do pracy według czterech charakterystyk: organizacji, zespołu, stylu pracy oraz bezpośredniego przełożonego. Dodatkowo w samym raporcie otrzymasz informację o najsilniejszych motywatorach każdego z kandydatów. Współczynnik dopasowania określa stopień, w którym cechy i wartości kandydata są zgodne z cechami pracowników i przełożonego. Może mieć wartość od 0 do 10. Zobrazowaniem dopasowania są diagramy w kształcie koła. Kolor zielony oznacza kandydata dopasowanego, czyli rekomendację do dalszego etapu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Diagram w kolorze czerwonym oznacza kandydata niedopasowanego, czyli bliższego na skali do zera. Druga część raportu to pogłębione charakterystyki każdego z badanych kandydatów. Badane cechy i wartości zostały wyróżnione na szarym bądź zielonym pasku. Zielony pasek oznacza dopasowanie kandydata, szary pasek oznacza brak dopasowania. Stopień niedopasowania jest tym większy, im bardziej oddalone są od siebie punkty szary i niebieski. Oba punkty symbolizują zbieżność odpowiedzi na pytania z ankiety kandydata i pracowników. W dodatkowej charakterystyce, pod tytułem Motywacja, dowiesz się, jakie czynniki motywacyjne są dla kandydatów najistotniejsze w pracy. Zaznaczono je kolorem zielonym. Ponadto, do zestawienia charakterystyk kandydatów otrzymujesz sugestie pytań, które pomogą Ci poszerzyć informację o kandydacie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Organizacja. Na tej płaszczyźnie badamy dopasowanie kandydata do wartości, postaw oraz stylu pracy obowiązującego w Twojej firmie. Wyróżniamy kilka postaw kandydata. Postawę proaktywną, czyli osobę z inicjatywą, łatwo podejmującą działania. Przeciwieństwem takiej postawy jest reaktywność czyli działanie jedynie w odpowiedzi na zaistniałe problemy bez własnej inicjatywy. Następnie badamy gotowość kandydata do akceptacji ryzyka. Otwartość na ryzyko oznacza chęć podejmowania nowych, odważnych zadań. Unikanie ryzyka oznacza osobę nastawioną na działanie jedynie wewnątrz ustalonych szablonów. Proceduralizm elastyczność Przesunięcie wyniku kandydata w kierunku proceduralizmu oznacza większe przywiązanie do wystandaryzowanych rozwiązań i regulaminów. Przeciwieństwem tej cechy jest elastyczność, czyli chęć podejmowania niestandardowych rozwiązań. Zespół Dopasowanie kandydata do danej grupy pracowników ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy zespołu. Cechy, jakie badamy w tej części procesu, to nastawienie na rywalizację bądź współpracę, troska o cel bądź atmosferę oraz nastawienie na pracę indywidualną lub zespołową. Postawa kandydata nastawionego na rywalizację oznacza chęć osiągnięcia sukcesu w grupie konkurującej ze sobą. Natomiast kandydat nastawiony na współpracę będzie dobrze funkcjonował w grupie stale motywowanej i dobrze zintegrowanej. Osoba dbająca o cel będzie zdeterminowana, aby go osiągnąć. Kandydat dbający o atmosferę w zespole będzie stawiał ją ponad cel. Kandydat preferujący pracę indywidualną przeciwstawiony jest pracy zespołowej. Styl pracy. Indywidualne preferencje kandydata co do stylu jego pracy powinny być zbieżne z wymogami danego stanowiska. Aby sprawdzić dopasowanie kandydata na tej płaszczyźnie, badamy jego innowacyjność, czyli kreatywność w działaniu oraz nastawienie na rutynę, czyli stosunek do powtarzalności zadań. Kandydat, który dobrze się czuje w konkretnych zadaniach, to realista, natomiast osobę pragnącą tworzenia nowych rzeczy, określamy mianem marzyciela. Badamy także postawę kandydata wobec powtarzalności czynności. Przeciwieństwem jest nastawienie na różnorodność zadań, w których kandydat chce się wykazać wieloma kompetencjami. Kandydat, którego nazwiemy perfekcjonistą, będzie uznawał tylko najwyższy standard wykonanego zadania. Perfekcjonista będzie sumienny i dokładny, w przeciwieństwie do osoby, która nie dbając o szczegóły, szybko dąży do celu. Najwyższą satysfakcją dla kandydata charakteryzującego się myśleniem koncepcyjnym będzie praca teoretyczna nad zadaniem. W przeciwieństwem będzie kandydat nastawiony na praktyczne działanie. Kandydat konformista będzie dążyć do konsensusu. Natomiast kandydat cechujący się wysoką niezależnością nie zawsze będzie się zgadzał z zespołem. Przełożony Prawdopodobnie najważniejsza część badania, która pomoże nam znaleźć tych kandydatów, którzy będą potrafili współpracować z przyszłym szefem. Ludzie przychodzą do firmy, ale najczęściej odchodzą od szefów. Dlatego dopasowanie kandydata do oczekiwań i sposobu zarządzania przełożonego decydują o efektywności całego zespołu. Rozbieżność w postawie, dystans a brak dystansu. Będzie określać w jakim stopniu kandydat poradzi sobie w kontaktach z przełożonym nastawionym na bliską bądź zdystansowaną współpracę z podwładnymi. Stopień oczekiwania kandydata na otrzymanie wsparcia i opieki określa poziom jego efektywności w pracy z aktywnym bądź biernym przełożonym. Kandydat nastawiony na dużą samodzielność będzie dobrze współpracował z przełożonym, przejawiającym mniejszą skłonność do autorytarnego stylu zarządzania. Kandydat potrzebujący inspiracji będzie dopasowany do przełożonego, który będzie umiał pobudzać innych do działania. Wysokie kompetencje, sprawiedliwość oraz dbałość o dobre relacje. Znaczenia tych cech przełożonego dla kandydata oznaczają, jak dobrze będzie on dopasowany do pracy. Motywatory. Ustalenie bodźców motywujących do pracy dla kandydata będzie wskazywało na stopień jego dopasowania do systemu motywacji przyjętego w Twojej firmie. Pozwoli także odpowiednio pokierować rozmową i przygotować dla najbardziej ciekawych kandydatów atrakcyjną ofertę. Kandydat nastawiony na podniesienie swojego statusu zawodowego w firmie będzie motywowany własną potrzebą awansu. Kandydat, dla którego najważniejsze jest bezpieczeństwo, najbardziej doceni stabilne warunki pracy. Kandydat nastawiony na wynagrodzenie będzie oczekiwał realizacji jego aspiracji finansowych jako jednego z głównych motywatorów. Kandydata badamy także pod kątem orientacji na wynik zadania oraz chęć podejmowania nowych wyzwań. Kolejno sprawdzamy ważność atmosfery w miejscu pracy, a także ważność treści, czyli rodzaju wykonywanej pracy dla kandydata. W końcu kandydat wskaże, jak ważna jest dla niego możliwość rozwoju oraz godziny czasu pracy. A teraz sprawdź korzyści z narzędzia TALFIT HIRE dla Twojej firmy. Sprawdź Twój raport dopasowania. Odkryj klucz do znalezienia pracownika najbardziej dopasowanego i tym samym najmocniej zmotywowanego do pracy w Twojej firmie.